Cześć wszystkim, ostatnio jak wiecie są straszne problemy z FPS-ami w Fortnite, ja to doświadczyłem i udało mi się dzisiaj naprawić FPS-y i znów wróciłem na moje stałe 240 FPS-ów, więc jeśli chcecie również poprawić swoje FPS-y, może o 20, może o 100, a może o 200 FPS-ów, to koniecznie obejrzyjcie ten materiał, bo pokażę wam nie tylko ustawienia z Fortnite'a, jak większość takich poradników, ale pokażę wam wszystkie ustawienia tak naprawdę z Fortnite'em związane, z plikami i generalnie NVIDIA i inne najważniejsze ustawienia i macie tutaj w kilka minut kompletny poradnik, który na 100% zboostuje wam FPS-y i który mogę wam śmiało polecić na ten sezon, ale wy drodzy widzowie pamiętajcie, żeby strzelić teraz subika, łapeczkę w górę i wpisać kodzik SayKamstar w sklepie, w zamian za to, że wam pomogłem, fajnie jakbyście pomogli wbić 83 000 subików, walnąć ten kodzik SayKamstar, bo z każdym zakupem wspieracie kanał, więc jeśli w zamian byście kupili karnecik albo jakiegoś skina, to po prostu się nie obrażę, mega dziękuję i pamiętajcie, że Discord, Instagram, Twitter, TikTok, wszystko w opisie, a jeśli zboostuje wam te FPS-y, to napiszcie o ile i czy faktycznie ten poradnik wam się przydał, dzięki! Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy można zdobyć PaySafeCardy, V-Dolce, skin do CS-a albo jakieś gierki całkowicie za darmo? Okazuje się, że jak najbardziej. Jak to zrobić? Po prostu skorzystaj ze strony, którą Ci teraz przedstawię. Jest to strona GryNaPlus i jedne co musisz robić, to wykonywać tam zadania, a w zamian za to dostajesz punkty. Punkty możesz wymienić na V-Dolce, PaySafeCardy, skiny i wiele innych rzeczy. Link do niej znajdziesz w opisie. Z moim kodem KamStar, jeśli go wpiszesz, masz 100 punktów na start, więc leć, odbieraj PaySafeCarda czy jakieś V-Dolce, bo wiem, że wielu widzów już to zrobiło. Link w opisie, wbijajcie. Dobra, teraz przejdziemy sobie do ustawień i pokażę wam jak to po kolei ustawić. Wchodzimy sobie tutaj w zakładkę, schodzimy na sam dół, wybieramy ustawienia. Tutaj pierwsze co, zjeżdżamy na sam dół. Pierwsze co, musimy wybrać tryb renderowania, wydajność wersja beta. Jest to tryb tak naprawdę właśnie wydajnościowy, czyli ten performance, na którym będziemy mieli najwięcej FPS-ów. Do wyboru mamy również Direct 11, 12, które obecnie działają dosyć słabo, więc wybieramy sobie wydajnościowy tryb. Następnie idziemy sobie na górę i po testowaniu gry będziemy mieli takie ustawienia. Tutaj wybieramy tryb okna, pełen ekran, bo dzięki temu będziemy mieli najstabilniejsze FPS-y i najmniejszy input lag. Tutaj jeśli mamy monitor Full HD, bierzemy sobie tą rozdziałkę i limity liczby klatek na sekundę wybieramy w zależności ile herców ma nasz monitor. Macie 60 Hz, wybieracie 60 FPS, macie 144, wybieracie 144, jeśli macie 240 jak ja, to bierzcie 240. Tutaj grafika, to akurat te ustawienia nie mają kompletnie wpływu na input lag i na żadne FPS-y, więc tym się nie przejmujemy. Następnie przechodzimy do jakości grafiki, tryb wydajnościowy. Tutaj koniecznie rozdzielczość 3D, to bierzemy sobie na 100%, to jest mega ważne, dlatego że to jeśli dacie niżej, mega wam zepsuje grafikę. Jeśli ktoś ma naprawdę taki mega słaby komp, może dać to troszkę niżej, ale nie więcej niż tak naprawdę 10-20%, bo potem po prostu gra będzie rozpikselizowana i tak po prostu będzie wam się słabo grało. Odległość widzenia, tutaj zbytnio to nie ma różnicy, dlatego że nie działa to na przeciwników, tylko jest to renderowanie obiektów, jakichś parasolek i innych rzeczy. Ja gram na bliskim, bo dużo to nie zmienia, możecie sobie dać równie dobrze epickie, troszkę bardziej będzie wam to obciążać, aczkolwiek różnicy szczerze nie powinniście i tak zauważyć, więc dla lepszych FPS-ów bierzemy bliskie, jakość tekstur, tutaj generalnie dużej różnicy również nie widzę, ja sobie dałem wysoką, żeby ta gra jakoś troszkę lepiej wyglądała i szczerze tutaj też różnicy w FPS-ach dużej nie ma, możecie sobie dać na przykład najniższe, jeśli chcecie mieć najwięcej FPS-ów i będziecie mieli wtedy najlepsze ustawienia. Oczywiście jeśli dacie wyższe, jakichś dużych różnic nie będziecie tutaj mieli. Tutaj mamy automatyczne pobieranie tekstur wysokiej rozdzielczości, to sobie też wyłączamy, dlatego że to powinno działać fajnie, jeśli chcemy mieć ładną grę, aczkolwiek my teraz patrzymy tylko pod FPS-y, żeby mieć stabilne FPS-y i żeby dobrze nam się grało. Tutaj powiadomienie o teksturach wysokiej rozdzielczości tutaj obojętne, możemy to włączyć bądź wyłączyć, bo to jest tylko przypomnienie, także tutaj nic nam nie zmienia. No i tutaj jakość modeli, tutaj sobie akurat wziąłem wysoką, jeśli macie w miarę ok komputer, możecie też wziąć wysoką, jeśli macie mega słaby, liczycie każdego FPS-a, oczywiście bierzecie sobie to na niskie. Następnie synchronizację pionową wyłączacie, szczególnie jeśli macie powyżej więcej niż 60 FPS-ów w grze. Jeśli macie 60 FPS-ów, możecie to włączyć, może wam gra lepiej działać, aczkolwiek to jest opcja tylko na 60 FPS-ów. Powyżej, jeśli już, używajcie G-Synca, jeśli nie macie tutaj właśnie G-Synca czy coś, to po prostu włączcie tą opcję i tego nie używajcie. Wyświetlanie liczby klatek można sobie włączyć, będziecie wiedzieli ile macie FPS-ów, no i to są najważniejsze ustawienia. Kolejna ważna rzecz, o której wam praktycznie nikt nie powie w boostach FPS, to odpowiednie ustawienie gieraczki. Generalnie polecam wam to zrobić, przynajmniej spróbować, bo nic wam to nie zepsuje, a może wam polepszyć FPS. Jest to potwierdzone wieloma tak naprawdę jakby testami, które możecie sami sobie znaleźć w necie i naprawdę może to niektórym troszkę pomóc. Żeby to zrobić, wchodzimy sobie tutaj do zainstalowego Fortnite'a, domyślnie będzie to właśnie Epic Games Fortnite, następnie wchodzimy sobie w Fortnite Game, następnie wchodzimy tutaj Binaries, Win64 i tutaj szukamy 4 tak naprawdę konkretnych plików. Jest to Fortnite Client, Win64 Shipping, Shipping to jest wersją BE, EAC i Fortnite Launcher. Tutaj generalnie musimy teraz kliknąć sobie znaleźć Fortnite Shipping, bo jest to najważniejszy nasz Fortnite. Klikamy sobie prawy przycisk myszy i klikamy sobie właściwości. Następnie przechodzimy sobie tutaj do zgodności i tutaj generalnie mamy kilka takich opcji. Generalnie te opcje warto sobie potestować po kolei. Mamy dwie główne opcje, które używamy. Wyłącz optymalizację pełnoekranową. Ja w tym momencie mam to wyłączone, dlatego że po prostu to może wam powodować, że jeśli będziecie altabować giereczkę na performance mode, może wam się pojawiać czarny ekran. Aczkolwiek tą opcję warto sobie włączyć, bo jeśli macie jeden monitor, być może tego błędu nie zauważycie, a może wam polepszyć FPS. Tak to sobie włączamy i sobie testujemy. Następnie sobie włączamy tutaj zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI i tutaj mamy taką tabelkę. Tutaj sobie wybieramy właśnie zastąpienie skalowania do wysokiej rozdzielczości DPI i klikamy sobie tą opcję, czyli zastąp zachowanie skalowania i tutaj będziemy mieli 3 opcje. Jest to aplikacja, system i system ulepszony. Tutaj koniecznie wybieramy aplikację, klikamy sobie OK i mamy to zrobione. I teraz tutaj te opcje polecam włączać po kolei, czyli najpierw tą, następnie DPI, z tego powodu, że będziecie mogli ocenić, czy gra wam chodzi troszkę lepiej, czy gorzej. Jeśli wam będzie chodziła gorzej, możecie wyłączyć od razu, jeśli będzie wam chodziła lepiej, opcję zostawiacie i będzie git. Następnie gracie sobie zastosuj i to samo robicie z tymi tak naprawdę wszystkimi tutaj po kolei rzeczami. Na pewno musicie zrobić to również z wersją BE, także tu też sobie tutaj ustawiamy to wszystko. Tutaj w innych chyba tego nie mam nawet ustawionych, możemy zobaczyć. Tak, w innych już nie mam i to wam powinno działać. Generalnie możecie to zrobić dla wszystkich 4. Za granicą, jak właśnie oglądam jakieś filmiki, mówi, żeby ustawić to dla wszystkich 4 oczywiście, aczkolwiek te dwie wersje są tak naprawdę najważniejsze, no bo to jest tutaj główny Fortnite. No i kolejna ważna opcja, czyli panel sterowania NVIDIA. Tego też w innych poradnikach się nie dowiecie, ja ten panel dokładnie sobie przestudiowałem, ustawiałem, więc u mnie na pewno będziecie mieli teraz kompletny poradnik. Generalnie ta opcja jest tylko dla osób, które posiadają kartę graficzną NVIDIA. Jeśli posiadacie Radeona, czy po prostu coś innego, no to tutaj niestety musicie poszukać sobie w necie odpowiednich ustawień. Ja wam mogę jedynie tutaj polecić. Generalnie wchodzimy sobie pierwsza opcja. Tutaj mamy, jak widzicie, 3 opcje. Wybieramy sobie tą ostatnią i stosuj preferencje użytkownika. Tutaj sobie bierzemy wydajność, po prostu będzie to wam bardziej pod wydajność wszystko działało i lecimy dalej. Tutaj ważne opcje to jest zarządzanie ustawieniami 3D. Tutaj mamy kilka opcji i teraz powiem wam po kolei, które warto sobie sprawdzić i też po kolei włączajcie wszystkie opcje, no bo w zależności od komputera może to działać różnie, więc po prostu polecam wam wszystko po kolei testować. Pierwsze co, wyostrzanie obrazu. Tutaj generalnie FPS-ów wam to nie doda, ale będziecie mieli fajny efekt, ostrzejszą grę, ja z tego korzystam we wszystkich grach i to akurat polecam włączyć. Dużo poradników również do innych gier FPS to poleca. Włączamy sobie wyostrzanie, tutaj na kat 0,7 dajemy, 1, no i mamy wtedy ze skalowaniem karty graficznej to i to wam powoduje to, że na dystans na przykład i generalnie wszystkie rzeczy macie bardziej wyostrzone. Niektórzy to polubią, niektórzy nie, aczkolwiek w profesjonalnym gameplayu to się jednak przydaje. Tutaj następnie sobie przechodzimy troszkę w dół. Jeśli ktoś chce zalokować na przykład specjalnie swoje FPS-y, można sobie dać tutaj właśnie maksymalna częstotliwość wyświetlania. Często pytacie, jak mam to właśnie zrobione. Właśnie w ten sposób, czyli tutaj sobie możemy zalokować. Następnie optymalizacja wielowątkowa, tutaj to włączamy. Oczywiście mamy tutaj 3 tak opcje, jak widzicie. Bierzemy sobie włącz automatyczny, to będzie, że gierki chyba wam same będą decydować, aczkolwiek my chcemy mieć to włączone, bo w niektórych przypadkach naprawdę to podnosi dużo FPS-ów, więc może wam to pomóc. Następnie przechodzimy sobie w dół. Jeśli chcecie korzystać z G-Synca, możecie włączyć sobie technologię monitora G-Sync Compatible, tutaj macie stałe odświeżanie albo G-Sync. Generalnie ja G-Synca polecam, ja z tego korzystam. To powoduje wam to, że gierka jest taka płynniejsza, generalnie powinna mieć mniejszy input delay też. No i generalnie niektórzy to chwalą, niektórzy nie. Warto sobie to oczywiście włączyć, dlatego, że może wam to po prostu pomóc. U mnie to faktycznie działa lepiej, więc polecam. Tutaj sobie bierzemy oczywiście preferowana częstotliwość odświeżania też najwyższy dostęp. Przechodzimy sobie jeszcze tutaj wszystkie opcje. tutaj widzicie, to są właśnie moje, możecie sobie je poustawiać. I tutaj jeszcze jedna ważna opcja, czyli tryb niskiego opóźnienia, to wam generalnie mega polecam. Generalnie taką opcję również można włączyć w Fortnite, tylko że na Direct 12. Tutaj możemy włączyć sobie ultra albo włączone, to nigdy nie polecam, żeby było wyłączone, to wam powoduje to, że macie znacznie mniejszy input delay w Fortnite i to naprawdę czuć. Generalnie jeśli nie gracie na Direct 12, możecie sobie dać ultra, powinno wam działać najlepiej. Ja akurat jeszcze tych opcji pod performance mode dokładnie sobie nie zmieniałem, aczkolwiek myślę, że włączony ultra ogromnych różnic nie będzie, ważne, żeby tylko ta opcja była włączona. Tryb zarządzania energią, oczywiście maksymalna wydajność, no i są tak naprawdę najważniejsze rzeczy. Również tutaj wspomnę wam jeszcze, jak włączyć G-Synca. Wchodzimy sobie tutaj, włącz funkcję G-Sync, G-Sync Compatible, włącz do trybu pełnoekranowego i okienkowego i wybieramy monitor, który ma być włączony, czyli oczywiście nasz główny. Ja to jak widziałam dwa. I jeszcze jedna fajna opcja, o której też wam praktycznie nikt nie powie w poradnikach do tutaj Fortnite'a, do FPS-ów. Wchodzimy sobie właśnie tutaj w opcję wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu i to generalnie jest coś takiego, że możecie sobie zmienić troszkę kolory. Ja na przykład sobie korzystam na głównym monitorze, bo generalnie to nie będzie wam jakoś mega może tam polepszało gameplayu FPS-ów, tylko będziecie mieli takie mocniejsze kolory. Ja to lubię, część proplayerów z tego też korzysta, część nie, generalnie raczej się ludzie tym nie chwalą, bo to takie są właśnie jakby własne ustawienia, aczkolwiek możecie sobie tutaj kolor cyfrowa poświata podkręcić, generalnie tych opcji nie ruszajcie, jedynie tą cyfrową podświatę możecie pokręcić. Co to daje? Że po prostu będziecie mieli takie ostrzejsze kolory, będą one mocniejsze i na przykład jak się kiedyś bawiłem w kolory, lubię po prostu mieć to podkreślone. Niektórzy podkręcają to o 10%, 20%, więcej niż 30%, nie polecam tego podkręcać, po prostu będzie po prostu mega taka gra przejaskrawiona i może wam się po prostu źle grać, aczkolwiek każdy może by to przetestować. No i generalnie mam nadzieję, że wam pomogłem tym filmem, możecie dać w komentarzach cały znak. Oczywiście pamiętajcie, że u każdego te FPS-y zboostują się inaczej, aczkolwiek jest to chyba najlepszy poradnik, jaki w tym momencie znajdziecie na YouTubie, no bo raz, że po prostu macie tu dużo rzeczy, na dwa, że oczywiście te rzeczy ja też testowałem, są one na YouTubie do znalezienia na zagranicznym YouTubie i faktycznie wszystko tak naprawdę powinno wam troszeczkę te FPS-y ruszyć do góry, więc myślę, że będzie wam się grało troszeczkę lepiej. Mega dzięki i trzymajcie się następnego, subik, łapka w górę, kodzik SayKamstar w sklepie, yo!